Mariusz powraca. Mariusz wie, gdzie jest koniec internetu, a teraz wierszyk. Dzisiaj było bardzo słabo. Mariusz sprzedał swoje Lambo. Wczoraj też nie było dobrze. Mariusz robił sobie dobrze, ale jutro będzie lepiej. Mariusz kopił se gazetę. Mariusz wszystkich zadowoli, bo se szybko stąd spierdoli. Dlaczego jeśli Mariusz jedzie na rowerze, to go nie potrącisz? Bo to może być twój rower. Mariusz, Josz, Mariusz, Mariusza to nie rosza. To Mariusz nauczył prąd kopać. Mariusz to nie imię, Mariusz to jebany mechanik. Niech se żyje Mariusz, Mariusz i biedota. Niech se żyje flaszka i dziewczyna młoda. Ale nie dla Mariusza, hoe hoe. A teraz rapsy Mariusza. Mariusz dzisiaj zapodaje takie hity, że o panie. Pieniądz, woda, samochody. Mariusz to jest gangster młody. Motto Mariusza zacząłem w Witoldowie, skończyłem w twoim rowie. Szarpałbym jak Mariusz kaszankę. Mariusz jest taki brzydki, że jak patrzy w niebo, to chmury płaczą ze śmiechu. Nazywamy to deszczem. Co robi Mariusz w Porsche? No właśnie, co może tam robić? Piszcie w komentarzu, najlepsze odpowiedzi będą w następnej części. Szyb, co płynął do Argentyny, zatopił się w ocean. Francek, ledwo żywy, trzymając się kuloka, dopłynął na bezludną wyspę. Siedzi tam rok, drugi, trzeci, siódmy. Łoros widzi shift. Lotu, machu, ryczy. Wreszcie uwidział płynącą w jego stronę łódka. Jak łódka dobiła do brzegu, to wylazła z niej niezwykle szykowna frytka w bady kostumie. Toż ty ja, Francek? Pytał. Ja, to ja. A wiele lat już tu siedzisz? Siedem, padł Francek. To musisz być pierunem spragniony, godo zalotnie frytka. Francek nagle się ożywił. No nie, nie gody. Możesz piwo? Może być tak, ale może też być zupełnie inaczej. Statek, który płynął do Argentyny, zatonął na oceanie. Franek, ledwo żywy, trzymając się kawałka belki, dopłynął do bezludnej wyspy. Siedział tam rok, drugi, trzeci, siódmy. Nagle widzi statek. Biega, macha, krzyczy. Wreszcie zobaczył płynącą w jego stronę łódkę. Gdy łódka dobiła do brzegu, to wyszła z niej niezwykle atrakcyjna dziewczyna w kostiumie kąpielowym. To ty jesteś, Franek? Pyta. Tak, to jestem ja. A ile już tu lat siedzisz? Siedem, odpowiada Franek. To musisz być strasznie spragniony, mówi zalotnie dziewczyna. Franek nagle się ożywia. No nie mów, masz piwo? Urarty chłop przyłazi do domu. Po cichu się sebliku, na palcach przełazi przez antry, delikatnie otwiera drzwi, że i łoros, na jego kalfasie ląduje tyglik, a ślubno zaczyna haja. Pora dni po tym chłop opowiadał to swojemu kamratowi. Ten sucho i kiwo ino łebom. I na rozradzi. Chłopie, ja to mam na to kniw. Jak mnie się zdarzy popić, to jak się już zbliżą do chałupy, głośno śpiewą zbereźne piosenki. Właża do domu z takim larmem, tak żeby w całkiem familoku słyszeli, a w kuchni na mały przypadek szczaską się asietka, a potem właża do izby i rycza na całki głos. Dziubku, szykuj się, twój król zeksu, ma ochota na barabara. No i co? No i co? Pytał kamrat. Nic, w takich momentach to na śpiach zabito. Może być tak, ale może też być inaczej. Pijany mężczyzna przychodzi do domu, po cichu rozbiera się, na paluszkach przemierza przedpokój, delikatnie otwiera drzwi i nagle na jego głowie ląduje patelnia, a żona zaczyna awanturę. Kilka dni później skruszony facet opowiada o tym kumplowi. Ten kiwa tylko z politowaniem głową i radzi. Stary, ja mam na to sposób. Jak zdarzy mi się popić, to już zbliżając się do domu, głośno śpiewam sprośne piosenki. Wchodzę do mieszkania z hukiem, tak żeby w całym bloku słyszeli. W kuchni na wszelki wypadek tłukę dwa talerze, a potem wpadam do sypialni krzycząc. Żono, przygotuj się, wrócił twój król seksu i ma ochotę na barabara. I co? I co? Dopytuje kolega. Nic. W takich sytuacjach śpijak zabita. Moje
się rękę do góry. Pani pyta... Jasiu, a co chciałeś powiedzieć? Bo, proszę pani, ten chłopak, co siedzi obok w ławce, zjebał się i strasznie śmierdzi. Pani załamała ręce i mówi... No tak brzydko się nie mówi. Można powiedzieć, że kolega puścił pąka, no zapamiętaj to sobie. Dobrze. Po kilku minutach Jasio podnosi rękę. Jasiu, co znowu chcesz? Proszę pani, ten kolega, co przedtem puścił bąka, znowu się zjebał. Nowa nauczycielka geografii przychodzi do klasy na lekcję i mówi... Dzisiaj porozmawiajmy o tym, co to jest globus. Klasa na to chórem. Spadaj, ty stara dziwko. Nauczycielka rozpłakała się, wybiegła z klasy i poszła do dyrektora. Koleżanko, mówi dyrektor, ja pani pokażę, jak należy z nimi postępować. Po chwili dyrektor wchodzi do klasy i zaczyna. Cześć, małe skurwysyny. Czołem, łysy chuju. Dzisiaj będzie o tym, jak się zakłada kondoma na globus. Na globus, dziwi się klasa? A co to jest globus? Od tego właśnie, kurwa, zaczniemy. Kasik na Śląsku. 10-letni bajtel stoi na krojcuku i czeka na banka. Naraz podjeżdża do niego auto. Szofer w szaliku ruchu spuszcza szyba i godo. Lazuj rań, dom ci cyjner i bombony. Bajtel nie reaguje i idzie kącek dalej. Auto po leku toczy się za nim, zajstowo przy borsztajnie. No wlazuj, dom ci cwangol, bombony i chipsy. Bajtel zaś kręci łebą i przyspieszy kroku. Auto po leku dalej za nim jedzie, zajstowo. No nie być taki, wlazuj. Moja ostatnia oferta, fufci, bombony, kola i krzynka czupa czups. Kurde, odwal się tato, kibicujesz ruchowi, to musisz z tym żyć i się jedź sum na cicho. I opojada banku na górnik, a jak trzeba będzie, to i na szłapach puda. Ale może też być inaczej. Gdzieś na Śląsku 10-letni chłopczyk stoi na skrzyżowaniu i czeka na tramwaj. Nagle podjeżdża do niego samochód. Kierowca w szaliku ruchu odsuwa szybę i mówi: wsiadaj do środka, to dam ci 10 złotych i cukierki. Chłopczyk nie reaguje i przechodzi kawałek dalej. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje przy krawędniku. No wsiadaj, dam ci 20 złotych, cukierki i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód nadal powoli jedzie za nim. Znowu się zatrzymuje. No nie bądź taki, wsiadaj. Moja ostatnia oferta. 50 zł, chipsy, cola i pudełko czupa czups. Kurcze, odczep się tato. Kibicujesz ruchowi, to musisz z tym żyć i sam sobie jedź na cichą. Ja pojadę tramwajem na górnik, a jak trzeba będzie, to i piechotą pójdę. Oto mamy jajeczko. Jajko z niespodzianką. A to jest gropaś. Pójdźmy na to. Czekaj. Zbliżaj. Czekaj, już szybko. No. Kosmitów z planety Dupix. Misja tajne. No, mogę powiedzieć, że misja ma kryptonim Dupa. Ach, dobrze być kosmitą. No nie, Mariusz? Jasne, Dominik. To jest życie. Rakieta, lasery, dziwki, woda, koks, dziwki. A nie, dziwki już mówiłem. Chyba nie. No to jeszcze dziwki. Dębę chuje. Kurwa, panie kapitanie, dlaczego pan na nas tak mówi? Bo jesteście tępymi chujami. Kurwa, co to? Opierdolony chujew! Napierdalać komu życie miłe! Że czegoś się nauczyłem. Tak, zrozumiałem, że...
Uratujecie mnie, choćbym dopuścił się wobec was najgorszego. Nie, nie tego się miałeś nauczyć. Nie, a pasowało. No to, że kto dołki kopie, ma mokro pod pachą. Nie, nie to miałeś zrozumieć. Okej, ten ma mokro, ale nie pod pachą. Panowie, na pewno wiecie, najlepszą obroną jest przeważnie atak. A ja słyszałem, że najlepszą obroną jest ptak. Bez sensu zupełnie. Kontynuuj, proszę, bardzo proszę. No bo nie słyszę siebie. Naprawdę się nie słyszę. I może bym włączył tak? Kto w Japonkach do Lidla zapierdala? Patrzysz kurwa? To moja sala? A może to i moja, wszystkie sale takie same? Każda sala jest jebanym glonojadem. Nieważne czyja, ja to szerzy pieprzy. Twoja stara, moja stara sypia z wieprzem. Moja stara wielbłądowi galba prostowała i na drukarce sobie dolara wydrukowała. Moja zrobiła funta, w końcu to moja stara, a wczoraj zajebała spodnie z Bistara. Moja stara rano asfalt pierdała, a w nocy ze starym w surducie spała. Moja stara czarnikiem trawnik prasowała, a twoja mi tylko głowę porysała. Moja stara siedzi zwiniaczem skuła, potem poszła po to, żeby gwizdać pani kuła. Raz, dwa, trzy, twoja stara patrzy! Rano patrzy przez okno, a tam twoja stara zgadnij co robiła, na bandzie skakała. Twoja stara ziomal jest tak okrutnie stara, że Jezusowi wisi 3 złote i ćwierć dolara. A wiesz może czemu zatonął Titanic? Twoja stara dryfowała i zahaczyło i stanik. Twoje stare koło rozporka coś się buja. Twoja stara to twój stary, twoja stara ma chuja. Chuja? Chuja. A twoja stara jak rybka w akwarium pływała. Chuj wie, może meble pod wodą spawała. A twoja stara w glebie zębami grzebała. Chuj wie, może kleta lub gryzdę udawała. A wiesz, to robi powódź, gdy włącza wirowanie. Tak, tak, dobrze myślisz, to twoja stara robi tanie. Oh yeah! Twoja stara przyszła tibie. I po co miej się zęby? No, gdy gra w biergi elektroniczne. Chyba koniec. Dobry wkur. Ale jest się debil, ej. Kurwa. Raz, dwa, trzy. Twoja stara patrzy! 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 Jedzą dwie muchy na kupie. Jedna puściła bąka. Druga mówi: no wiesz, przy jedzeniu. Halo, Jasiek? Jaki Jasiek? Co to jest, kolega? No to, twój? To ja, Tomek. Który Tomek? No Tomek spod Koko Bongo z gbaru. Tomek, wie, który... No Tomek, debilu. Co? Tomek od bilarda tu, co gramy. No i co się? No chodź na piwo, bo tu czekamy z kolegami. Co jest? Chodź na piwo. Daj mi, kurwa, święty spokój, ale czemu nie chcesz iść? No ale po co mi to galą na jedno? 75 lat, dzwoni za kupek. No bo ja chcę z tobą iść na piwo, bo z tobą się fajnie imprezuje. No, pewnie. Nika nie idę. Dobra, nara. To może sylnasz to? Panie Jaśku! Wąsu! To pan Jasiek czy nie? Bo ja tu nie będę się... Jaki Jasiek? No pan Jasiek! Kolka! Kolka? Tak! A co byś takie od tego Kolki? No my na imprezę chcemy z nimi. Słuchajcie, chcecie po pysku? No. Dawaj, chodź. Nie, dobra. No chodź, chcemy! Chodź! No to kurwa, wypierdajcie stamtąd. No chodź! To może sylniasz to? Halo, Jasiek? Co? To ty Jasiek? No to ja Władek. Władek? Władek Król. Tu spod kolejowego. Dochodź. Bo ja chciałem skrętki pożyczyć. Co? Skrętki chciałem pożyczyć do wiertarki. Jakie kwiatki pierdolisz?
skrętki do wiertarki. Nie, Jasiek, kiedy, o której idziemy na piwo dzisiaj? Nika na piwo nie chodzę. I oczep się ode mnie, kurwa, żadne wiertarki nie przynosi. Twoja gra, kurwa, ze mną, a ja z tobą. No weź, Jasiek, co ty taki... Jasiek, kurwa, nie jestem wcale, tak się przypierzali jak sa do strupa. Otoń się ode mnie i koniec. Jak się nie znamy? Halo, Jasiek?